Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pogromcy Korków. Dzisiejsze miasto podesłał nam Morty Smith. Mamy 64% natężenia ruchu. Nie jest to może najbardziej zakorkowane miasto, jakie widziałem. No ale jestem ciekawy, czy uda mi się coś zrobić z czymś takim. Tak naprawdę głównymi problemami w tym mieście są wjazdy. Tutaj mamy tego typu wjazd, no i on nie działa najlepiej. Takie jakby zwykłe skrzyżowanie z drogą autostradową. No a po tej stronie, no to nawet się nie da wyjechać z tego miasta, ponieważ ustawia się kolejka, no i tutaj to już zupełnie niestandardowe rozwiązanie, jakaś plątanina dróg, jakiś tunel. I co najgorsze, to jest wjazd na strefę przemysłową. Zobaczcie ustawienie tych stref. Fabryki, czy tam jakieś pola, strefa mieszkalna i wszyscy muszą wyjechać z tego tunelu i tutaj się blokują. Jeśli chodzi o ustawienia Traffic Prezydenta, to właściciel gra tutaj na tym trybie prostszym, czyli że samochody mogą zanikać, jeśli się przyblokują, no ale i tak są korki, więc będzie trzeba z tym powalczyć. Dobra, zabierzmy się w takim razie do roboty i ja bym zaczął od tego dziwnego wjazdu. Nie mówię, że chcę się całkiem tego tunelu pozbyć, ponieważ on może nam się przydać jako taki przejazd właśnie lokalny, żeby ci mieszkańcy z tej strefy mogli tutaj dojechać do tych biur. Także ten tunel wyprowadziłby sobie jakoś w to miejsce, no i właśnie, niech oni sobie mogą tędy przejeżdżać po tej stronie, żeby to nie było jakoś tak dziwnie podłączone. Tu są w ogóle różnej szerokości drogi, aha, bo tu są w ogóle trzy pasy, później dwa, coś mi to nie pasuje, wiecie co, ja bym to w ogóle próbował zrobić szersze, tylko czy nie zrobię za dużej demolki? Trochę by trzeba tu poniszczyć, tak, wyburzyłbym na przykład tę drogę, wyburzymy sobie to, wyburzymy to, te budynki też są niestety do wyburzenia i niech ta droga się łączy jakoś sensowniej, czyli powiedzmy, że gdzieś tak do tego miejsca, okej, coś w tym stylu. Teraz ja bym jeszcze zamienił te drogi, żeby one w tunelu też były dwupasmowe, tylko że widzę, że tutaj ta droga nam trochę przeszkadza, także dwa pasy w jedną stronę i dwa w drugą. Dalej, cały ten tunel sobie też bym zamienił. No i wyjeżdżamy tutaj. Widzę, że z jakiegoś powodu jeszcze mi te drzewa tutaj na tę drogę wchodzą. To jest trochę niefajne, ale zaraz sobie to posprzątam. No i jeszcze jedna ważna rzecz, czyli tutaj bym się pozbył tych świateł. Okej, także jeden taki przejazd mamy tutaj trochę sensowniej zrobiony, a jeśli chodzi o tę drogę, to ona tak naprawdę się tutaj nie musi łączyć. Jak ktoś bardzo będzie chciał tam dojechać, objedzie sobie naokoło tędy i już jest w tym miejscu. No i jeszcze oczywiście te światła do wyłączenia. Tak, to też jest bardzo ważne. Co my tutaj mamy dalej? Ten wiadukcik do usunięcia tego wjazdu do miasta w ogóle bym się pozbył, no bo właśnie, to jest jakaś dziwna plątanina. Czegoś takiego byśmy nie chcieli, tylko no, warto by było, żeby jednak ta droga była gdzieś tutaj podłączona. Taka, nazwijmy to, obwodnica. Tędy sobie idzie i w którymś miejscu wypadałoby, żeby ona jednak już wjechała do miasta. Czyli na przykład gdzieś tak, powiedzmy, w tym miejscu to sobie jakoś podłączymy tutaj. To jeszcze bym poprawił, bo trochę za dużo tych pasów tam dalej. Dobrze, tam niech już to sobie będzie. Ten przejazd możemy usunąć, bo teraz mamy wjazd tu. I skoro ci wszyscy ludzie mi tutaj wjadą, to teraz wziąłbym sobie taką trochę węższą, ale też drogę dwupasmową z każdej strony. Poszerzymy sobie te drogi, poszerzymy to i poszerzymy to, żeby właśnie dało się wjechać do tego tunelu i dojechać gdzieś tam na tą strefę mieszkalną. Wyłączam światła, dalej już ich nie ma. Okej, tutaj też nigdzie nie ma po drodze, bardzo dobrze. Gdzie idzie dalej ta droga? Ona sobie przechodzi tędy, tu są jakieś podłączenia do miasta, okej, po czym wjeżdża nam do jakiegoś tunelu, zobaczmy, co się tutaj dzieje. Ten tunel sobie po prostu jakoś tak przejeżdża i tu jeszcze na jakąś taką jedną strefę fabryczną, która do autostrady nie jest podłączona. No ale dobrze, tak naprawdę tu nie ma korków, więc tym bym się nie przejmował. No tylko, że brakuje mi jakiegoś sensownego połączenia z tym wjazdem do miasta, no bo właśnie, mamy coś w tym stylu i teraz jak przejechać na tą główną drogę, żeby później pojechać na przykład na tą strefę fabryczną, ewentualnie tutaj, wjechać sobie do miasta. Nie chciałbym jakoś zdemolować tego miasta, no bo najprostszym rozwiązaniem to byłoby przeprowadzenie takiej drogi po prostu tędy i podłączenie się tam, no ale może będę się starał bardziej traktować te miasta jak swoje, czyli jakoś nie niszczyć ich za bardzo i próbować wykorzystać ten teren, który mam. A mam fajny przejazd w tym miejscu, taki już bardziej teren wiejski. Tu się jakieś fabryki zaczynają, jakieś takie przejazdy, więc co ja bym tutaj zrobił, to poszerzył sobie na przykład tę drogę i podłączyłbym ją sobie tutaj do tej głównej drogi. Okej, czyli mielibyśmy taki przejazd. Tu są niby jakieś pasy dla autobusów, ale praktycznie nic się w tym miejscu nie dzieje, więc to nie jest w tym momencie konieczne. Przejeżdżamy sobie dalej tak i teraz trzeba by to jakoś sensownie połączyć. Pozbyłbym się tego przejazdu, pozbędę się na chwilę tego, tutaj też sobie jakoś lekko posprzątam. Wyburzę te drogi, okej, tutaj to wyburzę i bym musiał chyba przebudować jeszcze trochę ten wjazd. Tego się pozbędę, tych prostych dróg też i tutaj będę próbował tak lekko odbić w prawo, żeby w tym miejscu
zrobić jakieś rondo. Kto będzie potrzebował, przejedzie sobie tą drogą tutaj na tą obwodnicę miasta, a kto będzie chciał, to wjedzie po prostu do samego miasta jakoś tędy, może kawałek dalej, to jeszcze zobaczymy. Czyli z tym, przejechalibyśmy sobie jakoś do tego miejsca, tutaj już na ziemię i teraz po drugiej stronie identycznie, czyli gdzieś tak do tego miejsca i to może już zejść na ziemię. Dalej, mamy jeszcze tę drogę, to chyba jeszcze by trzeba trochę wyburzyć i teraz, ale to już może być na ziemi, przejechalibyśmy sobie na przykład jakoś tak i tutaj połączyłbym jedno z drugim. Po drugiej stronie podobnie, czyli to bym na przykład wyburzył, przejedziemy teraz na przykład pod jakimś takim kątem i tutaj połączymy jedno z drugim. No i teraz gdzieś tak tutaj wypadałoby zrobić to rondo. Ja sobie może przedłużę jeszcze trochę tę drogę, która mi wychodzi z tego miejsca, żebym mniej więcej widział, gdzie to rondo zrobić. Gdzieś tak tutaj? No coś takiego. I jako, że to jest wjazd do miasta, to rondo jednak chciałbym mieć trochę większe, powiedzmy, że no coś w tym stylu. Te wszystkie wieże ciśnień trzeba będzie przesunąć, żeby mi tutaj nie przeszkadzały. Bardziej o, coś takiego. I teraz zablokuję sobie to rondo, żeby mi się nie rozwaliło tak, tak i tak. I pierwsze co, może zająłbym się tym podłączeniem z autostrady. Czyli z wjazdem. Podjechalibyśmy sobie jakoś do tego miejsca, a jeśli chodzi o wyjazd, to myślę, że gdzieś tak do tej kropki. Okej, to oczywiście odwracamy. A samo rondo też bym sobie poszerzył. Trzy pasy oczywiście, ten jeden to absolutnie byłoby za mało. Coś takiego. Tam się trochę do góry jedzie, zaraz to sobie jeszcze jakoś poprawię. Ta betonowa droga, która dojeżdżała do tego miejsca, mogłaby być podłączona na przykład, no, gdzieś tak tutaj. Czy tam jakoś bardzo dużo ludzi jeździ? To znaczy, to jest niby jakiś przejazd na strefę fabryczną, tu jest jakiś stadion. No, zobaczymy jeszcze, co z tym zrobić. Na razie bym to tak dał, no, wszystko będzie zależało od tego, jak tutaj się sprawa z korkami potoczy. I tak się zastanawiam teraz nad wjazdem do miasta, bo myślałem, żeby to zrobić jakoś tak, tutaj powykręcać i podłączyć się tu, gdzie to było wcześniej, ale się trochę boję, że te wjazdy na to rondo będą jednak trochę za blisko. Także zamiast czegoś takiego, może ja bym poprawił trochę na przykład te wjazdy, czyli tutaj będą sobie mogli wjechać do miasta, tutaj tak samo. Tutaj z tyłu też jest mnóstwo miejsca, w którym można jakieś wjazdy porobić, te jednokierunkowe drogi, chociaż nie wiem, czy... Dobra, nieważne, nie wiem, czy były jednokierunkowe, czy nie. Chyba jednak były dwukierunkowe, no ale dobra, nie o to chodzi. Poprawiłbym to na przykład na coś takiego. Tutaj jeszcze jeden taki wjazd, dalej w tym miejscu to też bym sobie wyburzył i zrobimy taki wjazd tego typu. Czyli połączeń trochę będzie, powinni sobie jakoś z tym poradzić. Teraz jeszcze, żeby to było chociaż trochę ładniejsze, obniżyłbym trochę ten punkt, na przykład powiedzmy do tego miejsca. Network multitoolem sobie wygładzimy ten fragment na coś takiego i teraz stąd gdzieś tak, tak naprawdę do samej autostrady też to sobie wygładzimy, niech tu łagodnie sobie do tego miejsca podjeżdżają. Później ten punkt do samego ronda wygładzamy i po drugiej stronie tak samo, czyli to do wysokości obiektu tego punktu. Tutaj wygładzenie do ronda, jedziemy dalej z tej strony do autostrady, też jakieś wygładzenie i jeszcze stąd gdzieś tak do tego miejsca. Proszę bardzo. Czyli choć trochę ładnie na pogromcy korków też będzie. Dalej, wyburzamy sobie to, co nam rondo trzymało, to już nie będzie potrzebne. I ustawiamy jeszcze ważne zasady, czyli Ctrl-Shift-Click tutaj, żeby wszystko nam się ładnie ustawiło. Dalej, w tym miejscu już pasów wolałbym, żebyście jednak nie zmieniali. Dalej, porobiłbym też takie rzeczy na autostradzie, tylko trochę mi się ta ilość pasów nie zgadza. Tutaj dwa pasy wystarczą, po drugiej stronie tak samo i teraz można to ładnie poblokować, żeby każdy jechał swoim pasem. Co tutaj mamy? Jakiś taki dziwny odjazd, pozbywamy się, nie robimy takich rzeczy, absolutnie. No i to już jakoś teraz wygląda. Nie włączam jeszcze czasu, ponieważ jest jeszcze jedna ważna rzecz, czyli to, o czym mówiłem tak naprawdę na początku, czyli wjazd na tę strefę przemysłową. Coś tu trzeba zrobić, no bo nie może być tak, żeby jakoś przez całe te osiedla przejeżdżali, także wydaje mi się, że gdzieś w tym miejscu zrobiłbym jeszcze jakieś dodatkowe połączenie z autostradą. Ta autostrada idzie trochę za blisko miasta, żebym w ogóle coś z tym zrobił. Będziemy musieli ją trochę odsunąć jakoś, no, bliżej tego, żeby była. Zrobię sobie to po prostu równolegle, z tego miejsca gdzieś tak do tego i nie musi to być jakoś super daleko, powiedzmy, że taka odległość to już i tak będzie wystarczająca. Oczywiście końcówki będzie trzeba jakoś połączyć, to bym wygiął może jakoś lekko tak, to sobie tutaj jakoś przesuniemy. I teraz jedno z drugim łączymy w ten sposób, po drugiej stronie, co tutaj mamy, też to się trochę rozjechało, także wyburzyłbym to gdzieś tak dotąd i zobaczymy, czy to się będzie chciało połączyć. Okej. No i teraz mamy trochę miejsca na wjazd, więc zrobiłbym sobie taki odjazd, tutaj z tej autostrady taki zjazd z niej i wjedziemy na wiadukt czy do tunelu. Myślę, że wiadukt może być, przejedziemy na przykład jakoś tak, tutaj sobie wykręcimy jakoś w ten sposób i tam dalej będziemy zjeżdżać na dół. Jeszcze potrzebowałbym drugiego takiego, czyli żeby można było wjechać na autostradę, ale to tym razem zrobię już sobie jakimś tunelem. Minus 12 metrów do tego miejsca i przejedziemy po prostu tutaj jakoś na drugą stronę i wyjedziemy sobie na powierzchnię w tym miejscu. Z tego miejsca tak naprawdę od razu można by próbować odjeżdżać w tym kierunku i to łączymy z autostradą. Po drugiej stronie podobnie, czyli odjeżdżamy sobie od autostrady i jedziemy gdzieś tak w
tym kierunku. Tutaj będę potrzebował jakiejś takiej szerokiej drogi, która przejechałaby sobie na przykład gdzieś tak do tego miejsca, po czym połączyłaby się na przykład w ten sposób i to mógłbym próbować ulepszać. Dobra, niech to po prostu będzie z takiej szerszej drogi. Czyli mielibyśmy podłączenie do tej strefy biurowej, a jeśli chodzi o strefę fabryczną, to możliwe, że jeszcze jakieś odjazdy tu porobię, ale to za chwilę. Zajmijmy się najpierw tym. Czyli połączenie jeszcze stąd do tego miejsca dalej. Stąd przejedziemy sobie jakoś tak. Zaraz zobaczę, czy to jakoś ładnie będzie wyglądało. To teoretycznie nie musi być od razu już połączone. Niech to przejedzie jeszcze kawałek dalej bardziej. O, w ten sposób. Tu sobie podłączymy to. A jeśli chodzi o to, to wydaje mi się, że można by to kawałek jeszcze odsunąć i żeby to się bardziej, o, tutaj w środku łączyło i pytanie, czy coś jeszcze z tym zrobię, no to by trzeba jakoś odsuwać. Coś na przykład takiego, po tej stronie też się jakieś dziwne rzeczy dzieją, to na pewno trzeba by kawałek odsunąć i tutaj też lekko nad tym popracować. No nie jest to najpiękniejsze, ale wiecie, chodzi o to, żeby to działało. Teraz ta autostrada może być dwupasmowa, więcej nie potrzeba, po tej stronie tak samo. W tym miejscu absolutnie żadnych świateł, czegoś takiego nie chcemy, to sobie możemy połączyć, Ctrl-S, widzę, że mi nie działa, także ręcznie sobie to szybko tutaj zrobię. Dalej, wjazd na zablokowane skrzyżowanie. Z każdej strony sobie tutaj włączę. No i jeszcze trzeba by to poustawiać tutaj, czyli też, żeby każdy trzymał się swojego pasa. Mamy to pięknie. Dalej, dalej, dalej. Ten wjazd tutaj, tak? Na pewno chciałbym mieć jakieś dodatkowe połączenie z tą strefą rolną, czyli coś takiego. Tu jest trochę za dużo połączeń, więc to bym na przykład wyburzył i jak już coś, to zrobił na przykład jakieś połączenie, powiedzmy, do tego miejsca. Więc zawsze to trochę prościej będzie później. Co jeszcze bym zrobił, to jakąś na przykład główną drogę tutaj z tyłu. Niech ona będzie taka trochę węższa, przejedziemy sobie tak, tak, tak i tak. I dla ludzi, którzy będą tędy wjeżdżać do miasta, zrobimy sobie taki przejazd gdzieś tak na przykład dotąd. Dalej, skąd to wyjeżdża? W tym miejscu to wyjeżdża. Okej, to sobie na przykład też poszerzymy, żeby więcej tych pasów było. I zrobię takie połączenie stąd dotąd. Także kolejna taka obwodnica będzie się dało trochę naokoło przejechać. Dosyć dużo zrobiłem na zatrzymanym czasie, więc no cóż, zostało tylko go włączyć i poczekać, co te samochody w ogóle zrobią. No i zobaczymy, czy się udało, czy coś jeszcze będzie trzeba poprawić. Co się tutaj dzieje? Zobaczcie, oni chcą skręcać w lewo i się zatrzymują. A tam jest w miarę pusto, także albo piesi, albo coś, to znaczy głównie chyba piesi. Na początek mogę zrobić coś takiego, żeby z lewego pasa skręcali w lewo, że jak ktoś chce jechać na wprost, żeby nie musiał tutaj w ogóle czekać w tym koreczku. No ale to jest bez sensu, że oni mi się tutaj tak zatrzymują, także no chyba jakąś kładkę będzie trzeba zrobić. Kładkę albo tunel tak naprawdę. Z tego miejsca, spod tego przystaneczku, przejedziemy sobie na minus 12 metrów, przejdziemy tutaj na drugą stronę i powiedzmy, że tu jeszcze przejdziemy pod ziemią, żeby tych budynków nie zniszczyć i wyjdziemy sobie na powierzchnię ziemi gdzieś tak w tej okolicy. Dzięki temu mogę się na pewno pozbyć tego przejścia, może ja od razu pozbędę się wszystkich, a w międzyczasie będę po prostu te podziemne przejścia tutaj robił. Ewentualnie to nawet nie muszą być podziemne przejścia, tylko na przykład coś tutaj na ziemi, czyli powiedzmy jakieś połączenie stąd dotąd, no i wtedy zawsze się będzie dało jakoś obejść, co nie? Bo tutaj i tak mogą iść w tamtym kierunku, jakby chcieli przejść na drugą stronę nie używając tych przejść, no to co? Idą pod ziemią, a potem idą sobie jakoś tędy naokoło i załóżmy, że już tutaj gdzieś będą mogli przechodzić. A to skrzyżowanie jak dla mnie jest jeszcze trochę za blisko, więc jego też bym się pozbył, żeby tu już jakieś dodatkowe niepotrzebne przejścia się nie robiły. Ta droga, niech sobie idzie kawałek dalej i ona jest na takim długim fragmencie w ogóle nie podłączona, więc ja tutaj coś zrobię, na przykład o, takie podłączenie. Fajnie to wygląda, ciężarówki tędy nie jeżdżą, no może jakieś tam pojedyncze, ale ogólnie korzystają z tej obwodnicy, czyli jak ktoś chce jechać tam, to nawet jedzie tą drogą, którą zrobiłem, ale właśnie strasznie dużo ludzi chce tutaj skręcić w lewo, no ponieważ mamy strefę mieszkalną, co nie? Więc no to jest trochę słabe, no bo tutaj w lewo im trochę ciężko skręcić. Ja nie wiem, czy nie oddam im takiego przejazdu, jak tu był wcześniej, bo jednak wcześniej byliśmy jakoś podłączeni z tą drogą. A gdyby mogli tu w prawo skręcać, no to to by było dla nich dużo prostsze. Mogliby to zrobić dużo szybciej. Czyli co? Taki na przykład wyjazd w te okolice i tu byśmy sobie przejechali jakoś tak. To kawałek odsunę gdzieś tak do tego miejsca. Połączę teraz jedno z drugim, nie tak, nie to, tylko to z tym. Czy to tutaj się jakoś połączy? Okej, coś takiego. I zapraszam teraz w takim razie tutaj w prawo. Ta droga jest na jakiejś w ogóle dziwnej wysokości. Do wysokości obiektu tego. I spróbuję to jeszcze jakoś wygładzić. Stąd, gdzieś, tak, dotąd. Okej. Coś tu jeszcze z tymi ścieżkami. To znaczy, można zrobić przejście na przykład jakoś do tej drogi. Się na jakiejś kładce zrobiło. No, tam już mniejsza z tym. Czy to mi się w ogóle uda jakoś ulepszyć? Czy coś w tym stylu? Okej, dobra, wyszło. Świetnie. I jeszcze nie chciałbym w takim razie, żebyście mi tutaj też przechodzili przez te przejścia. I może dobrym pomysłem byłoby tutaj po prostu wprowadzić
wprowadzenie zakazu skrętu w lewo. Chcecie pojechać w lewo, jedźcie w prawo, objedźcie sobie to, przejedziecie tędy, no i tam dalej możecie już jechać gdzie chcecie, a nie będzie wtedy takich problemów z tym skrętem. Także to wyłączam, tutaj daję jazdę na wprost, a na prawym pasie tylko skręt w prawo. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jest lepiej, tak naprawdę cały ten ruch mi stąd zniknął, no bo już nie ma problemu, tak, nie ma problemu, żeby skręcić w lewo, także no nie ma tych samochodów, bo w prawo to skręcają natychmiast. Ale z tego co widziałem, to problemy są w innej części miasta, czyli tutaj, zobaczcie, trochę sobie to przykorkowuje, to znaczy wiadomo, to nie jest taki korek jak był na początku, że cała autostrada tutaj była przyblokowana. Ale nie podoba mi się to, że oni muszą czekać po to, żeby wjechać na tę strefę fabryczną. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, robić tutaj taką drogę. Ja się jej pozbędę, bo dzięki temu będzie trochę więcej miejsca, żeby te samochody sobie przeczekały i wjechały na przykład gdzieś z tej strony. Tylko, że tu są światła, więc to też będzie ich niepotrzebnie blokowało. To sobie wszystko wyłączymy. No i czekamy, czy to pomoże. Jest nawet w miarę dobrze. Ta kolejka nam się nie ustawia już gdzieś aż tak dotąd, chociaż no widzę, że jak dojadą, no trochę jeszcze tego jest, także nie jest idealnie. Tutaj sobie jakoś mniej więcej radzą, trochę przeszkadzają ci, co wyjeżdżają. Zaraz się tym zajmę. Pierwsze co, to chciałbym się może pozbyć w ogóle części samochodów z tej drogi, którzy nie muszą tędy jechać, bo zobaczcie, żeby dojechać gdzieś tutaj, z tej strefy mieszkalnej tam, na tą strefę biurową, no to albo jedziemy przez strefę przemysłową, co może nie jest jakoś bardzo przyjemne, albo zjeżdżamy sobie tutaj na tę drogę na dole. No i to jest jedyna możliwość przejazdu tędy, więc zrobimy jeszcze jedno połączenie, czyli gdzieś na przykład za tym parkiem, czy co to jest. Taka droga, przy której nic już nie będzie wybudowane, przejedziemy sobie jakoś tak i tutaj, górą jakoś nad tym wjazdem do miasta. Takie coś, później skręcimy sobie lekko w lewo, dalej, zejdziemy tutaj już na ziemię i zrobimy sobie wjazd jakoś do tego miejsca. Czy to jest zwykły budynek, który mogę zburzyć, czy to jest... Nie, to jest straż pożarna, dobra, czyli strażaków będzie trzeba kawałek przesunąć i w takim razie niech ci mieszkańcy sobie tędy jakoś jeżdżą. To jeszcze można jakoś minimalnie poprawić, okej, coś w tym stylu, dalej z tego miejsca gdzieś. Też to możemy sobie jakoś lekko wygładzić. No dobra, dalej, ponieważ tych skrzyżowań tutaj jest serio za dużo, ja bym się części z nich pozbył. Wyburzymy sobie co drugie, raz, dwa, trzy, coś takiego. Drogi oddaję, niech sobie dojeżdżają gdzieś tutaj tak do końca, ale właśnie, bez skrzyżowań. Czyli będzie trochę mniej miejsc, w których będą się musieli zatrzymywać, no i zawsze też trochę dłuższa ta kolejka się może tu ustawić. I co bym tutaj jeszcze zrobił, żeby ta droga była tylko wjazdem, ponieważ ci, co wyjeżdżają, strasznie mi tutaj ten ruch blokują, także tu sobie wjeżdżajcie, a wyjeżdżajcie na przykład kawałek dalej, gdzie już nie ma tyle tych samochodów, jednak tu, żeby jak najszybciej te ciężarówki z autostrady mogły wjechać. Co tu się znowu dzieje, bo oni nie mogą wjechać, ponieważ tu się coś blokuje. Pokażcie mi, co ta ciężarówka chce zrobić, ona chce skręcić w lewo, a nie może skręcić w lewo, ponieważ to znaczy nie no, skręca, ale coś mi się tu właśnie przedtem tak ustawiali. W tym momencie nawet jadą, tu się coś przyblokowało. Ty chcesz jechać, rozumiem, że na wprost. Tak, tu się nie da jechać na wprost, ponieważ ten ci to blokuje, a ten chce skręcić w lewo, a nie może tego zrobić, ponieważ jest przyblokowany wyjazd. No i słabo, bo następni chcą jechać na wprost, nie mogą tego zrobić. Więc skoro tutaj jest taka bardziej obciążona droga, dołóżmy pasów, tak, tak, tak i tak, i teraz kto będzie chciał skręcać w lewo, pojedzie sobie z lewego, a na wprost powinni jechać z prawego. I to też trzeba im powiedzieć. Czyli tutaj nie jedziecie na wprost, tylko skręcacie w lewo, tu jest na razie dobrze, więc tego nie będę ruszał. Jeszcze może coś więcej jakichś miejskich połączeń, żeby mi tutaj przez tę strefę fabryczną nie musieli przejeżdżać. O, coś takiego na przykład, zapraszam, możecie jeździć tędy, jak już tam do końca nie chcecie dojechać. No ogólnie powiem tak, w tym miejscu nie ma tragedii, nie jest źle, mogłoby być gorzej, jadą, jest duży ruch, skręcają, potem w miarę płynnie wszędzie da się wjechać, w środku na tej strefie trochę się blokują tutaj na skrzyżowaniu. Może jeszcze to bym jakoś próbował rozwiązać, ale tam to już sytuacja jest w miarę opanowana. Pokażcie mi tę drogę, gdzie tutaj, no w lewo, w prawo, większość w lewo. Także żeby nie blokować tych, co chcą skręcać w prawo, damy sobie tutaj drogę asymetryczną, przynajmniej na tej końcówce i tutaj, jak to jest ustawione, czy to się dobrze samo ustawiło, w lewo, w prawo. Okej, coś takiego. Także też, żeby chociaż trochę szybciej sobie stąd wyjechali. I ja już te okolice raczej zostawię. No, jest dobrze. Zobaczmy w takim razie dalej, co się dzieje. Tutaj, jeszcze na tym wjeździe, robi nam się piękny koreczek na tym rondzie, to znaczy, to nie jest nawet tak, że rondo jest zakorkowane, to znaczy, no, tam jest taka dosyć obciążona droga. Z ronda też może jakoś najszybciej nie zjeżdżacie i potem co? Potem chcecie skręcić w lewo, no tak, i tutaj macie w tym momencie wjazd do miasta. Sprawdźmy jeszcze jedną taką ważną rzecz, czy na przykład jakieś ciężarówki nie robią sobie z tego jakiegoś skrótu, to znaczy głównie tutaj widzę, że ciężarówki to dojeżdżają do tych budynków, czyli to nie jest tak, że sobie skręcają, o, tutaj z tej drogi jakoś w lewo, możemy to nawet sprawdzić, odznaczyć wszystkie te rzeczy, zostawić tylko samochody ciężarowe. I one jadą tą obwodnicą, tak? Chociaż też widzę jakieś, które niby przejeżdżają przez tą strefę, nie wiem, ja tutaj na wszelki wypadek, bo to też nie wiadomo, czy to na pewno działa, czy nie. Zaznaczyłbym zakaz ruchu ciężarowego, strefę już mamy wyznaczoną, więc teraz
teraz w przepisach. Planowanie przestrzenne, tutaj mamy coś takiego jak zakaz ruchu ciężarowego. To sobie włączymy. Oczywiście do lokalnych sklepów mogą podjechać, tylko nie mogą przejeżdżać jak chcą jechać gdzie indziej. Ale i tak, coś mi się wydaje, że jednak chyba będzie trzeba zaryzykować z tym jeszcze jednym zjazdem z ronda. Tylko żeby to zrobić, to ja bym przesunął kawałek tę drogę, ponieważ no jest tu jeszcze trochę miejsca, żeby to wszystko nie było tak blisko siebie. Bardziej gdzieś tak o, w tym miejscu, to sobie oczywiście odwrócimy, rondo mi się trochę wygięło, trudno. I robimy w takim razie nowe połączenie, gdzieś tak mniej więcej na środku pomiędzy tym zjazdem, a tym wjazdem i zjazdem. Przejedziemy sobie jakoś powiedzmy tędy, tutaj tak stromo do góry i podjedziemy gdzieś tak do tego miejsca, tutaj się prosto połączymy. To oczywiście może być na ziemi, nie musi to być tak dziwnie i tu sobie zrobimy jeszcze wygładzenie, o, coś takiego. Zasady na rondzie, od nowa trzeba ustawić, to powinno wszystko mi tutaj ładnie wyjść i teraz zamiast mi jeździć tam i potem skręcać w lewo, no co właśnie, nie należy do najprostszych, będziecie mogli po prostu zjechać z ronda, wjechać do miasta. No ale tutaj będzie trzeba robić jakieś szersze drogi, bo to jest serio za małe. To sobie poszerzamy na dwa pasy po każdej stronie i dalej też gdzieś by to trzeba zrobić przez miasto, ponieważ no ruch jest olbrzymi, czyli tu byśmy sobie dojechali na takiej szerszej drodze dalej. Ta droga też widzę, że jest obciążona, więc przejedziemy, no nie wiem, gdzieś tak do tego drugiego wjazdu. Tutaj niby wjeżdżają, więc może to być trochę szersze. No i przeprowadziłbym to, no nawet niech będzie do końca. Okej, zawsze to trochę więcej tych pasów i tutaj na dół też możemy z tym pojechać. Co bym tu jeszcze próbował zrobić? Ponieważ na tej drodze oni i tak czekają do ronda, więc te światła by tutaj bardzo nie zaszkodziły, a dzięki temu, jak te samochody by się zatrzymały, byłoby łatwiej skręcić w lewo i przynajmniej byłby jakiś sensowniejszy wjazd do miasta. Dalej, ponieważ strasznie duża ilość tych samochodów, która chce tutaj wyjechać z miasta, skręca od razu w prawo i wjeżdża na autostradę, to bez sensu jest to, że oni muszą się zatrzymywać, jak tutaj coś jedzie na tym rondzie, no właśnie, i tylko mi to blokuje ten wyjazd. Spróbowałbym zrobić tutaj może coś takiego niestandardowego i dać w tym miejscu cztery pasy, żeby ten skrajnie prawy pas to był prywatny tylko dla tych do wyjazdu. Nie wiem, czy to samo w tym momencie tak zadziała, czy coś jeszcze będę mógł ustawiać, także temu się przyjrzę i zaraz zobaczymy. Ale widzę, że nic nie trzeba robić, oni po prostu tutaj wjeżdżają, nikt im nie przeszkadza, mogą wjeżdżać bez zatrzymywania, no i w tym momencie zniknął nam ruch stąd, to znaczy tu się jeszcze trochę męczą, żeby przejechać przez to skrzyżowanie, ale to najwyżej zaraz się tym zajmiemy. Chodziło mi o to, żeby pozbyć się tego koreczka tutaj do ronda. No tylko, że teraz to nam się korkuje wjazd zamiast wyjazdu przez to, że tutaj jest takie skrzyżowanie. Pokażcie mi, jak te czerwone drogi tutaj w okolicy wyglądają. No dobra, jedziecie gdzieś tam. Trochę dużo tutaj jest skrzyżowań, to znaczy ja rozumiem, no takie miasto w siatce i tak dalej. Słabo byłoby może to wyburzać, poza tym jakbym to wyburzył, to problem by się po prostu przeniósł na kolejne skrzyżowanie, więc zwiększyłbym po prostu pojemność tej kolejki. Czy w takim miejscu dobrym pomysłem będzie dać światła, żeby oni nie musieli się tak blokować? Zobaczymy. Coś może te światła pomagają, ale w sumie no nie podoba mi się to, że oni tutaj muszą skręcać w lewo. Zrobimy to inaczej. Jak chcą wyjechać z miasta, no niech pojadą to jedno skrzyżowanie dalej. Tej drogi nie wyburzę. Zrobię tutaj po prostu drogę jednokierunkową w tamtym kierunku, czyli wjechać do miasta, tędy się da, ale żeby mi jakieś dodatkowe samochody po prostu tutaj nie wyjeżdżały i nie męczyły tego skrzyżowania. No i tak jak mówiłem, ten ruch się teraz przeniósł kawałek dalej. Tutaj dużo ich skręca, żeby przejechać tą drogą. Tu też się zrobił duży ruch. Będzie trzeba robić szersze drogi. Czyli tutaj, gdzie was dużo jedzie, proszę bardzo, zróbmy coś szerszego, niech to sobie tam idzie dalej przez całe miasto, żeby to już jakoś logicznie wyglądało. No i przy okazji połączymy się z tą obwodnicą. Czy tu się jakieś światła zrobiły? Już się tego pozbędę i jeszcze na szybko sprawdzę, czy w innych miejscach. Okej, tutaj też są jakieś światła, może to w tym momencie korków nie wprowadza, no ale już nie chciałbym, żeby takie rzeczy tutaj były. No i tak naprawdę teraz te światła, które wcześniej tutaj dałem, w tym miejscu, one są już zbędne, tu się już aż tak dużo nie dzieje, więc niech ten ruch sobie szybciutko tam ucieka, a nie żeby mi się zatrzymywał na tych światłach. Można próbować jeszcze na przykład ustawić, że droga główna jest na wprost, że jak stąd ktoś jedzie, też żeby mi tego nie obciążał. Tutaj już tak naprawdę ciężko cokolwiek zrobić, ponieważ no ta siatka jest taka gęsta, że nie mam gdzie jakichś nowych dróg robić, czy coś takiego. No powiem tak, nie ma tragedii, no jak na takie gęste miasto, no to, że trzeba stać w korku, to, że trzeba się zatrzymać na każdym skrzyżowaniu, to jest raczej normalne. Najważniejsze jest to, że da się wyjechać z miasta, że to nie jest tak, że oni stoją w tym miejscu, dlatego, że wyjazd jest zakorkowany, bo jeśli tak by było, trzeba byłoby coś z tym zrobić. Ale w tym momencie to oni muszą po prostu zwalniać, no bo z każdej strony ktoś jedzie, ale wyjechać z miasta nawet się da. Trochę też trzeba poczekać, ale potem jak już się wjedzie na rondo, no to jest nawet dobrze. Jak sytuacja z tej strony? No dobrze, jest jakaś kolejka ustawiona do wjazdu. Trochę trzeba poczekać, żeby wjechać na rondo, ale to też raczej nie jest nic dziwnego. Spod tego stadionu trochę samochodów wyjeżdża, no ale to też, jak jest jakaś impreza czy coś, trochę samochodów do ronda, nie jest to jakaś kolejka nie wiadomo gdzie, w takiej kolejce można poczekać na swoją kolej, żeby wjechać. Po tej stronie, no są trochę ustawieni, no ale to znowu, tak samo. To nie jest jakiś koreczek, który się ciągnie w nieskończoność,
skończoność. Po prostu trzeba poczekać na swoją kolej. Ronda jest obciążona, więc trochę to trwa, zanim się na nie wjedzie, ale jak już się na nie wjedzie, no to potem się tak naprawdę jedzie. W innych częściach miasta, no tutaj też jest dosyć duży ruch, dużo ciężarówek, ale jak już wiadomo, to już też jest w miarę spokojnie. Także udało się z 64% przejść na 78% i myślę, że wizualnie też jest lepiej. Wiadomo, to nie jest takie samo wyzwanie, jak gdybyśmy grali z tym zablokowanym znikaniem pojazdów, żeby jednak one jak już gdzieś utkną w korku, to żeby tam czekały, aż uda się przejechać. No ale mam taką zasadę, że po prostu gram na takich ustawieniach, na jakich grał właściciel. Także myślę, że można uznać, że w tym mieście sytuacja z korkami się poprawiła. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli chcecie w przyszłości zobaczyć swoje miasto na takim odcinku, to w przypiętym komentarzu macie informację, jak mi to podesłać. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, cześć.